6 maja w Jasielskim Domu Kultury odbyła się uroczysta pierwsza sesja Rady Miejskiej Jasła kolejnej, 9 kadencji. Witam Państwa radnych, witam Pana Burmistrza Ryszarda Fabiana, witam Pana Burmistrza Adama Koszczona, mieszkańców. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż w sesji bierze udział wystarczająca liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Pani Banach Gancarz Joanna. Proszę usiąść. Ślubuję. Pan Bialik Piotr. Ślubuję. Pan Czeluśniak Krzysztof. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Czyżowicz Urszula. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Dudek Artur. Ślubuję. Pani Jachym Jolanta. Ślubuję. Pani Mazur Mariola. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Okarma Jerzy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Pec Krzysztof. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Pieszchała Jan. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Saborski Piotr. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Sikora Krystyna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Snoch Robert. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Sobczyk Agnieszka. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Stanek Tomasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Szprucińska Anna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Węgrzyn Marcin. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Wójcik Bogusława. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Zięba Bogdan. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Znamierowski Leszek. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Po odebraniu zaświadczeń i złożeniu ślubowania przez radnych, ślubowanie złożył również burmistrz Adam Kostrząb. Obejmując urząd burmistrza miasta Jasła, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Jasła. Tak mi dopomóż Bóg. W swoim krótkim przemówieniu burmistrz podziękował za zaufanie, jakim obdarzyli go mieszkańcy oraz zadeklarował wytężoną pracę na rzecz miasta. Stoję dziś przed Wami z radością i wdzięcznością, ale również z pokorą, jako nowo wybrany burmistrz. Jest to dla mnie moment pełen emocji i nadziei, ale przede wszystkim olbrzymi zaszczyt i wyróżnienie. Moment, który symbolicznie inauguruje nowy rozdział w historii naszego miasta. Pragnę rozpocząć od serdecznych podziękowań za udzielone mi poparcie i zaufanie. To Wasza wiara we mnie sprawiła, że od dziś mogę służyć naszej wspólnocie jako burmistrz. Obiecuję, że będę godnie Was reprezentował i dbał o dobro naszego miasta z całym moim zaangażowaniem i oddaniem. Jasło to miejsce bogate w historię, kulturę i dziedzictwo. Od dawna jest znane ze swej gościnności, wspólnotowego ducha i gotowości do działania. Dzięki pracy i determinacji moich poprzedników mam solidne fundamenty do kontynuowania rozwoju naszego miasta. Stoimy dziś wobec nowych wyzwań i możliwości, które wymagają dużej uwagi i zaangażowania. Moim celem jest rozwijanie Jasła jako dynamicznego, zrównoważonego i przyjaznego dla wszystkich miejsca do życia i pracy. Będę dążył do promowania otwartości, uczciwości i przejrzystości w naszej administracji, zapewniając, że każdy mieszkaniec ma głos i wpływ na decyzje dotyczące miasta. Będę słuchał Waszych potrzeb i oczekiwań, działając zawsze w interesie naszej wspólnoty. Obiecuję być głosem wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich pochodzenia, przekonań czy statusu społecznego. Będę dążył do budowania porozumień. Miasto Jasło ma ogromny potencjał, który możemy wykorzystać tylko poprzez wspólne wysiłki i zaangażowanie. Zapewniam Was, że będę nieustannie pracował, aby zrealizować wszystkie wspólne marzenia i cele. Będę przy tym otwarty na Wasze pomysły, sugestie i krytykę. Obiecuję podejmować trudne decyzje z odwagą i mądrością,
zawsze kierując się dobrem naszej społeczności. Przede wszystkim na początku, na samym początku chciałbym się skupić na rzeczach tych najbardziej przyziemnych, czyli szczegółowe zapoznanie się ze stanem zarówno infrastruktury, jak i stanem kadrowym, móc porozmawiać z kierownikami wszystkich jednostek, aby ustalić te najważniejsze, najpilniejsze rzeczy do zrobienia na już, a długofalowo, no to tutaj myślę, że jest kilka zadań, które będą wymagały raz, że szybkiej reakcji, a dwa, bardzo dużej pracy również ze strony Rady Miejskiej, aby podjąć konkretne kroki w kierunku chociażby modernizacji infrastruktury sportowej, o której się tak wiele mówi w Jaśle, mam tutaj na myśli stadion, a w moim mniemaniu dwa stadiony, modernizacja dworca, to są te rzeczy takie, o których najczęściej było słychać w przestrzeni publicznej od lat. No i rzeczy, które są w kompetencji burmistrza już tak stricte, no to będę się starał poprawić obsługę petenta, sprawić, aby ten urząd był bardziej dostępny dla mieszkańca, bardziej otwarty na mieszkańca, wdrożyć pewne rozwiązania, nawet jeśli mam tutaj na myśli rozwiązania związane z dostępnością dla osób niepełnosprawnych, a również pewne usprawnienia, które no, w pewnym sensie powinny być standardem w moim mniemaniu. I to będą takie rzeczy, te, które leżą mi na sercu, aby to wszystko zafunkcjonowało w miarę szybko i w miarę sprawnie. Oczywiście pomijam wszystkie kwestie związane z infrastrukturą bieżącą, to co było zgłaszane na osiedlach podczas spotkań, remonty dróg osiedlowych i tak dalej, bo to jest tak trochę dla mnie rzecz oczywista i chleb powszedni. Przez ostatnie 8 lat właśnie tym się zajmowałem i myślę, że tutaj to jakby będzie zaplanowane, rozplanowane, aby przez całą kadencję równomiernie w całym mieście takie rzeczy się działy. Nowo zaprzysiężony burmistrz podziękował wszystkim mieszkańcom Jasła za oddane na niego głosy, a także członkom Komitetu Wyborczego Od Nowa. Szczególne podziękowania skierował w kierunku swojej małżonki, która była nie tylko trzonem finansowym Komitetu Wyborczego, ale jest jego oparciem od wielu lat. W uroczystości uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, burmistrzowie poprzednich kadencji, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń, duchowni, rodzina oraz mieszkańcy Jasła. Podczas uroczystości WJDK Adam Kostrząb odebrał też sporo gratulacji, m.in. od ustępującego burmistrza Ryszarda Pabiana. W pożegnalnym wystąpieniu 66-letni samorządowiec, nie ubiegający się w wyborach o kolejną reelekcję, wyraził wdzięczność mieszkańcom Jasła, dzięki którym przez dekadę sprawował najważniejszy urząd w mieście, swoim współpracownikom oraz zawsze wspierającej go małżonce. 80 prawie procent poparcia to ogromny mandat zaufania, ogromne wyzwanie dla pana burmistrza, ale wierzę, że młodość, zaangażowanie poradzi sobie z tym wyzwaniem. Szanowni Państwo radni, przed wami też ogromne wyzwanie. Przede wszystkim do podejmowania decyzji, ale też pomocy burmistrzowi. Bez tej współpracy, bez tej pomocy naprawdę nie ma możliwości rządzenia tym miastem. Wierzę, że Państwo z tym się zmierzycie i temu poradzicie. Cóż, wyzwanie ogromne, bo przecież miasto to bardzo skomplikowany organizm. Tak jak organizm ludzki ma wiele obszarów, tak jak organizm wiele organów. I nie ma tak, żeby funkcjonowanie jednych mogło się odbywać bez drugich. I należy pamiętać również o tym, że każdy z nich jest równie ważny, tak jak poszczególne organy dla naszego organizmu. Dlatego umiejętność pogodzenia tych wszystkich potrzeb to jest to najtrudniejsze, z czym sobie trzeba będzie poradzić. Trzeba pamiętać, że oczekiwania naszych mieszkańców sięgają od jednego do drugiego krańca, często bardzo rozbieżne. Do Państwa będzie należał ten obowiązek, aby wybrać to, co miastu jest potrzebne i aby mieszkańcy byli zadowoleni. Jak zawsze, pewnie znajdą się tacy, którzy będą krytykować Państwa decyzje. Cóż, trzeba ich słuchać, ale przede wszystkim musicie Państwo robić to, do czego Państwo zostaliście powołani. Tego serdecznie Państwu życzę, tych odważnych decyzji, pokonania tych wielu wyzwań. Przede wszystkim gratulujemy tego wyboru na zaszczytną funkcję burmistrza miasta Jasła. Ze swej strony zapewniamy o wszelkiej pomocy. Życzymy dużo zdrowia, sił i wytrwałości w dążeniu do celu, aby ten nasz wspólny program wyborczy został zrealizowany. Także i zawsze jesteśmy, myślę, że wyrażam wolę wszystkich radnych, będziemy Panu pomagać. Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o wiceburmistrzów, to tutaj będzie konkurs na te stanowiska, urzędy. Czy pan burmistrz ma już takie osoby, które widziałby jako swoich współpracowników? Jest to gorący temat, niemniej nie taki prosty i oczywisty, jakby się mogło wydawać, gdyż stanowisko wiceburmistrza jest obwarowane ustawowymi wymogami, więc tutaj ta jakby liczba osób, ten krąg się zawęża znacznie. No nie będzie to prosta decyzja na pewno, ale ja potrzebuję kogoś, kto będzie przede wszystkim osobą, której będę mógł w 100% zaufać, która będzie mnie odciążać w wielu kwestiach, będzie realizowała tę sferę, na której najbardziej mi zależy, więc to musi być szereg rzeczy, które będą w sumie stanowiły całość. Kto to będzie, jeszcze nie wiem. Chciałbym porozmawiać z wszystkimi osobami, które teoretycznie chciałyby pełnić to zaszczytne stanowisko, móc z nimi dłużej porozmawiać, poznać ich sposób i koncepcję w ogóle funkcjonowania miasta i samorządu, czy jest to koncepcja zbliżona do mojej, czy w ogóle jakby to widzieli, na ile są to osoby kreatywne i otwarte na nowe rozwiązania, bo taka osoba jest potrzebna. Ktoś młody, dynamiczny, może niekoniecznie młody, ale już z doświadczeniem, dynamiczny, ktoś, kto patrzy w podobny sposób na albo nawet w trochę bardziej prorozwojowy sposób niż ja. Kogoś takiego będę szukał i z przyjemnością porozmawiam z każdą osobą, która by chciała się podjąć tego zadania. Dużo zdrowia przede wszystkim na każdy dzień. Nie tylko, żeby pan pamiętał nie tylko o centrum, ale o naszych osiedlach ościennych, bo mamy jeszcze wiele do zrobienia. Życzę panu słonecznych, pięknych, zdrowego, przede wszystkim na każdy dzień zdrowia, bo wiem, że będzie panu potrzeba bardzo dużo siły i przyjmowania nas, kiedy tylko przyjdziemy jako przewodniczący, bo wiem sama po sobie, że wpadałam do burmistrza Pawiana nie pukając. No ale to już taka nasza praca. Dziękuję bardzo. Adamowi Kostrzombowi gratulowali też europosłowie Elżbieta Łukaciejewska i Bogdan Rzońca oraz posłanki Joanna Frydrych i Maria Kurowska. Wartym docenienia gestem było uhonorowanie nowego burmistrza bukietem kwiatów przez radnych, którzy w wyborach reprezentowali komitet jego głównego rywala. W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo pod takim szyldem będą działać w Radzie kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Wojciecha Zająca, zrobili to Urszula Czyżowicz i Robert Snoch. Oferujemy ze swojej strony współpracę i liczymy, że uda się panu spełnić słowa roty, przysięgi oraz ekspoze, które pan wygłosił. Serdecznie gratulujemy. Życzymy wszelkich sukcesów. Rolą burmistrza jest wykonywanie uchwał Rady Miejskiej, więc tak naprawdę co pan każe, sługa musi. Oczywiście burmistrz ma też ten przywilej, że może składać projekty uchwał i organizować pracę Rady, więc to jest już takie pole do współpracy bardzo duże. Ja życzę sobie, aby się spełniło wszystko to, o czym ja dzisiaj powiedziałem i o czym mówili moi niektórzy zaproszonych gości, nie tylko, bo w gratulacjach padało, aby właśnie ta współpraca się super układała, to były te życzenia. Te życzenia dobrych, życzliwych ludzi wokół. Mam nadzieję, że Rada Miejska również ma taki sam cel, aby wspólnie, w porozumieniu działać dla rozwoju miasta. Jeśli sobie tak popatrzymy na te programy wyborcze, tak naprawdę i oczekiwania, to one są spójne, więc ja myślę, że ta współpraca będzie się dobrze układała, mimo jakichś tam drobnych różnic. Ja sam to zadeklarowałem, że dla mnie nie liczą się poglądy, pochodzenia ani inne rzeczy, a tylko i wyłącznie dobrze zrobiona robota. Więc to będzie dla mnie absolutny priorytet i tylko na to będę zwracał uwagę. Również w tym samym dniu w Urzędzie Miasta radni wybrali spośród siebie przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła. Na tę funkcję zgłoszonych zostało dwóch kandydatów – Robert Snoch oraz Marcin Węgrzyn. W głosowaniu tajnym radni głosami 14-6 zdecydowali, że nowym przewodniczącym został Marcin Węgrzyn. Ja mam zaangażowanie, mam chęci i myślę, że pod moim przewodnictwem Rada będzie prowadzona dobrze, zgodnie. Wszystkich państwa zachęcam i namawiam do współpracy, ponieważ zostaliśmy wybrani przez mieszkańców i to oni obdarzyli nas ogromnym mandatem zaufania. Przed nami 5-letnia kadencja, to jest długi czas, ale mija szybko. Także te 5 lat wcześniejsze szybko minęły, jest nowe 5 lat. Mamy rozpoczęte inwestycje za poprzednie rady, za
pana burmistrza Ryszarda Pawiana, które musimy skończyć, należy o tym pamiętać. Liczę na to, że z nowym burmistrzem będziemy wchodzić z nowymi pomysłami w nowe inwestycje, czego nam wszystkim serdecznie życzę. Dziękuję bardzo i zachęcam do współpracy. Panie Przewodniczący, w imieniu własnym proszę o dobrą współpracę jako organ wykonawczy w imieniu swoim oraz całego urzędu. Oczywiście będziemy pomagać na ile się da. Liczymy na to, że będzie się to wzajemnione również z pańskiej strony. Życzymy mądrych decyzji, zniesienia się ponad jakiekolwiek podziały, bycia głosem rozsądku i takiej równowagi. Gdyż wiem doskonale, że przed tą radą, w tej kadencji będzie wiele dobrych, wesołych decyzji, radosnych dla wszystkich, ale będą też decyzje zapewne trudne, mniej radosne. Więc mam nadzieję, że pańskie doświadczenie, które pan już ma w samorządzie jako radny, będzie w 100% wykorzystane, aby móc te również trudne decyzje w sposób rozsądny przeprowadzać. I życzę również, aby ta współpraca w Radzie układała się bardzo dobrze. Chciałbym być przewodniczącym, który scala tą całą grupę radnych. Deklarowałem już współpracę na sali obrad, powtarzam i potwierdzam tutaj po raz kolejny. Mam jakiś pomysł na tą radę, trochę inne spojrzenie, ale chciałbym to przedyskutować pierwsze z państwem radnymi, a później będziemy starali się troszeczkę inaczej tę pracę pokierować. Chciałbym, żeby na sesji Rady Miasta były bardziej merytoryczne, żeby dyskusje, które mamy, były wypowiadane, przedyskutowane na komisjach, bo po to komisje są zwoływane, aby tam dyskutować, ustalać pewne kwestie związane z projektami uchwał, a sesja, żeby tylko była czystą przyjemnością.